Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Life is Strange. Z tej strony Kat i mamy kolejny odcinek. Myślałam, że szybciej się z tym uwiniemy. Ale wychodzi na to, że przez to, że próbuję wszystko zobaczyć, po prostu długo mi to schodzi. Hej, to nie jest kradzież, odzyskuję swoje. Nie wiem, po co mi był ten dialog. Dlaczego miałabym go użyć? Tak samo jak w poprzednim. I win. That was enough of a game for me. Your MacGyver skills are second to none. Except probably MacGyver. Okej. Okay. Co robimy? All right. Here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Może tych ludzi od pikniku. Lol, co to jest? They totally stole my third grade art project. Wow, you made that? Can't you tell? It does have a certain give zero fucks quality that I recognize. Okej. Może... ziomeczka. Loving this guy. What's he thinking right now? No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic, but also beautiful in its own way. O. Czyli mogę wybrać cokolwiek. Pewnie to jeszcze nie koniec. To był coś jeszcze, co mogłam zobaczyć. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Myślałam, że powie God, I'm a vegetarian. Już nie mogę tej dziewczyny na przykład nic z nią zrobić. All right. Let's see. Why do we always hold hands like this? Didn't you tell me you were ambidextrous? No, I didn't. I said I was ambisexual. Oh, so you can have sex with both of your hands? Exactly. Wanna see? Only if you let go of my hand first. Okay. W sumie... o, jakiś facet? Trochę przypomina mi z daleka. Tata Chloe. I'm not allowed to eat this stuff at home, so... I'm so glad I became a lawyer. I love getting paid in fries. Do you think he represents the Hamburglar? Wouldn't he be paid in hamburgers then? Shit, you're right. This is fun. Who's next? Do dziewczyny podchodzi jakiś ziomek. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. To jest jej tata? Czyżby? Jackpot! Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Myślę, że to jest jej tata. O, jeez, nie chcę nic z tego. Mogę nic nie mówić. Wybierz ciszę po raz pierwszy w życiu. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule.
Jesus? I don't know. I might still be hungover from last night. Wrong answer. You don't ask a girl out and then not buy her a drink. What the fuck? Jesus, nie chciałam się upijać od razu. A poza tym, ty zaprosiłaś mnie i mówię wam, że to jest jej tata. They have a bottle of wine. Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. I'm going in. Try to keep up. Can we help you? Oh my god. Oh Jesus, seriously. Holy shit. Talk about committing to a performance. Dziabnijmy to. Oh shit. Oh thank god. Please, this girl is in trouble. Go get help. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Oh, Jesus. Look at all the time we've wasted already. Jestem dobra w tą grę. This woman needs mouth-to-mouth resuscitation. Stat. No. Nope. Yep. Definitely needs mouth-to-mouth. Okay. Okay. You can do this. I can't do it. Pathetic. Look. He's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Hey, look at me. Do you want to be locked out of the car of life forever? Or are you ready to break in there and seize the keys to your potential? Oh my god. You're right. Wow, I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah, good work everyone. Peace out. What? That was incredible. You're a hero. Pomogłyśmy, hej. I guess I am. Spokojnie, siostro. Here. You earned this. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. I co, wszystko wypiłaś? I am excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. To było dziwne spotkanie. Ale stawiam na to, że był jej tata. Classic. O. Czuję, że pominałam tam gdzieś jakiś graffiti. Oh
Whoa. Hey, check this out. What? No, zjebisko. Myślałam, że z niego startowały, jak jechały do tego parku. Zobaczymy, czy będą się podpisywać na ścianie, jak później się Max dopisała. Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Chloe, dodaj 2 do 2, okay? I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. No, I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Nie chciałam tak. Are you serious right now? Fuck! Mogę cofnąć czas? Okay, I still have no idea what's going on with Rachel. But apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Muszę znaleźć butelki. Score. Muszę poszukać butelek. Widziałam jedną obok niej właśnie. A, pokaż mi jej. Check it out. I don't always drink beer, but when I do, I prefer drinking it next to an old toilet. Home run. Nope. Can I see? Sure. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Oh, wow. Rachel, poszło wait. Źle. Don't go. Why not? Oh, jeez, muszę teraz się wykazać. Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? I don't know. Oh, Jesus. Nie dawajcie mi takich wyborów. Dlaczego? I mean, fuck. Are you actually going to make me say it? Say what? You know, like a friendship. Oh, no. Nie like, myślałam, że tego tak powiesz. Oh. I know. Weird, right? It's just today was the best day I've had. Myślałam, że umiem to inaczej, że friendship, but best friendship. I ruined it just now. The way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Shit. Come on. Say something. Chloe, you know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that.
It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. To był jej tata. Goodbye, Chloe. Oh fuck. Teraz będzie awkward. Awkward. No, wciąż nie. No i na dodatek mam przechlapane w domu. Nie dawali mi zbyt wielkiego wyboru, bo czuję, że cokolwiek bym nie wybrała i tak bym poszła z Rachel. Fuck this place. Okej. Spróbujmy wszystkich opcji, czemu nie? Tam był alkohol w środku, dziewczyno. O, dobrze, chciałam to zrobić. Jak mógł lecieć z niego dym, jak jest niepodłączone do prądu? Ta fuk. Mama napisała SMS-a. Oh shit, not good. Wyrzucajmy ze szkoły. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel. Muszę rozwalić wszystko, czy po prostu niektóre rzeczy? O, aparat. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. Coś jeszcze? O, teraz się David. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Yep. Jestem w to dobra. O, tu się pewnie też nie rozejrzałam. Wystarczająco. Czy to nie będzie samochód, w którym zginął jej ojciec? Holy shit. Damn. Bardzo bym nie chciała, żeby Chloe była teraz sama. God, tam jest krew. Nie idź tam, Chloe. Nic więcej nie mogę robić, tylko nawalać.
Pieprzona Max. Naprawdę musiałaś zostawić Chloe. Znaczy wiem, że to nie jej wybór, czy się przeprowadzić, czy nie, ale gosh dang it. O, kolejne wspomnienia. Ciekawe, czy będzie ich dużo. Why are you crying, sweetheart? What? Co to za ptak? Because you're not real. Będzie coś symbolizował. I'm not. To był David. What is going on? Na bank. Widziałam to. What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Czemu jedziesz po złej stronie drogi? A nie, po dobrej. Myślałam, że jedzie po lewej. Znaczy, no, po lewej. Hey, where's my marker? I guess I did that. Myślę, że tu będzie dużo rzeczy, które zrobię. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. Kto? What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Butelka. Oh. There it is. O, w butelce. Sometimes people need you though. Even when they don't admit it. What? Wiem, że umrze, ale możemy jeszcze jej nie palić? Rachel! What the fuck? Nie mówcie, że to koniec gry? Czy będzie jakaś zapowiedź? O, na szczęście to nie był koniec. Chyba teraz wywalą mnie ze szkoły i mama będzie wściekła. Nie mogłam... A czy to się liczy jako niezaliczone graffiti? No, smutny widok. O, na pewno ten ptak będzie coś symbolizował, tylko nie wiem, co to jest za ptak, bo bym sobie sprawdziła, czego jest symbolem. Zresztą na tych przerywnikach też się pojawia, więc...
prawie jak scena nad latarnią. You came. I'm glad. Ja też. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. W porządku. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? Yeah. The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And come that on. Woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. Okay, to oczywiste. I love him. And I never want to see his fucking face again. Też zrozumiałe. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed? It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad... Co to było to na ręce? Nie wiem, co to znaczy. Czy to było AU, czy Anny? I still remember the smell of his coat, and how calm he was. And the sound of his voice, and myślę, że przytulas zawsze się przyda. Nie? I'm sorry. He was just so strong, you know. I felt safe. You trusted him completely. Here, Chloe, I owe you an apology. Don't worry about it. No, I mean it. Meeting you, this friendship, it means more to me than aww. You could possibly imagine. And you said you have feelings for me. And it caught me off guard is all. I could have handled sorry. It. Nie tak miało to być. Hey. No, it's okay. Whatever this is, we're going to figure it out together. Right? Nope. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a knee to the balls. Only because you showed up at the last minute and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right same in his face dobre decyzje. And called him out. Damn. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school.
I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... I'm so sorry, Rachel. Myślę, że pieprzyć go to nie jest najlepsza odpowiedź w tym momencie. Oj, może to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Niezbyt dobry pomysł. Jak wiemy, nie zrealizował się nigdy. No, ale wciąż mi fajnie zobaczyć, jak to się zaczęło. Can I borrow your lighter? Thank you. Come on. Nie przewidziałam, że ten odcinek będzie taki długi. Wybaczcie. Ciężko jest przerwać w środku rozmowy. Shit, girl! Teraz to już musicie zbiegać. Już wiemy, kto podpala lasy w Arcadia Bay. To jest dziwne. Teraz koniec? Czyżby? Tak czuję? Nope. Frank, z tobą się zobaczymy jeszcze, prawda? Pali się, widzą wszyscy. Prawie jak zaćmienie i śnieg i w ogóle. Nathan. What? To jest jej ojciec i ta dziewczyna. Z tą dziewczyną będzie jeszcze jakiś wątek. Nie widzieliśmy w sumie dobrze jej twarzy. Nie zobaczyłam, kto to. Kto to może być? Blondynka o długich włosach. Kto może mieć romans z ojcem Rachel? Ominęłam dużo graffiti. Trudno. Okej, podsumowując w trzech słowach, bo już ten odcinek trwa za długo. Pierwszy epizod myślę, że jest ciekawie. Po drugie, myślę, że taka aura tajemniczości już jest trochę... Znaczy, gra się w to na pewno inaczej, bo już wiem, co się wydarzy. Ale mimo wszystko myślę, że gra się bardzo fajnie i odkryć historię Chloe i Rachel
jest też fajnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne. Także napiszcie w komentarzu swoją opinię. Bo jestem ciekawa, jak się podoba innym. Niczego jeszcze nie przeglądałam. Nie przeglądałam żadnych ocen, więc nie wiem, jak gra wypadła. Ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać długo na następne epizody. I w ogóle na drugi sezon, bo drugi sezon jest robiony przez inne studio, przez oryginalne studio, więc możliwe, że po zakończeniu Before the Storm nie będziemy musieli aż tak długo czekać. Chociaż myślę, że to będzie w 2018 na pewno. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie dać łapkę w górę, zasubskrybować, żeby być na bieżąco. Już wkrótce, mam nadzieję, pojawi się coś innego. Mam nadzieję, że powrócę na dłużej. O, zapomniałam jeszcze o jednej ważnej sprawie. Działają już serwery, statystyki, więc 62% osób zaatakowało. Byśmy mieli dla Joyce 61%. 88% broniło Nathana. I widzicie, to nie jest tylko mój tok myślenia. To jest dobry człowiek, tylko po prostu zagubiony. 73%, Boże. Ludzie, którzy w to grają, po prostu myślimy podobnie. Nie wzięliśmy pieniędzy. 53%. 60% nie kupiło trawki. No, to logiczne, skoro nie wzięliśmy pieniędzy. Nie przeczytałam czegoś, nie zauważyłam tego. Wyciągnęliśmy zdjęcie. Oh, Jesus. 97%. Damn, mogłam jej wrzucić hajs, który ukradłam do torebki. 73% poszło, powiedziało, że z nim pójdzie. 59%. A, 1% w ogóle nie posłuchał, że powiedział, że jest okej. 77% skończyło grać. Jestem pod wrażeniem, że aż tyle. To naprawdę długo trwało. 52% nie sabotowało Wiktorii procentowej. Powiedzieliśmy, że wierzymy w miłość. 99% osób słuchało z nią muzyki i tylko 1% nie. I 95% wyskoczyło z pociągu. Okej? To wszystko. O, jeszcze zapowiedź. Shit. No one steals from me. Frank. I want my fucking money. Chyba. Who knows? Okej. Collector mode. Okej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz już tak ostatecznie. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że edycja tego odcinka nie będzie bolesna. Bye!